Projekt jest już w Sejmie, ale droga do uchwalenia zmian w ustawie o mniejszościach narodowych, etnicznych i językach regionalnych jest jeszcze długa. Ślązacy od wielu lat bezskutecznie domagają się, by śląski zyskał status języka regionalnego. Dlatego wciąż aktualne dla nas jest pytanie nie kiedy, ale czy do tego dojdzie. Choć tym razem wydaje się, że tak blisko uznania śląskiego za język jeszcze nie byliśmy. Paweł Jędrusik. Ziemia, kiedy nad życie przeja. To tutaj, że pierwszy raz wejrzała na świat Hani. To nie polski Sejm, ale scena w Parlamencie Europejskim, gdzie prawie rok temu zadebiutował spektakl teatru Kores Mianują Miechanka do tekstu Alojzego Lyski w wykonaniu Grażyny Bułki. Spektakl opowiada historię rodziny śląskiej poprzez historię regionu. Wszystko widziane jest oczami zwykłej Ślązaczki. Ponieważ to jest ważne dla nas wszystkich, dla naszych ziomani, dla Ślązaków. Ale myślę, że nie tylko dla Ślązaków. Każdy z nas gdzieś w swoim życiu przeszedł takie chwile, które były ciężkie. I pamiętajcie, że jak Hanka się poradziła, to wy się też dacie radę. To, że o Górnym Śląsku dyskutuje się w Parlamencie Europejskim, a teraz spektakl wystawiony zostanie w polskim Sejmie, jest zasługą Łukasza Kochuta, posła do Parlamentu Europejskiego. To, jak mówi, wstęp do debaty i podjęcia w końcu decyzji o uznaniu śląskiego jako języka regionalnego. Projekt takiej ustawy trafił właśnie do Sejmu. Oczywiście poza głosowaniem w parlamencie będzie jeszcze potrzebny podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy i tutaj mam pewne wątpliwości, czy taki podpis rzeczywiście zostanie pod takim projektem ustawy złożony, ale także dlatego jadę dzisiaj do Warszawy. W polskim Sejmie, w sali kolumnowej wystawiam wspólnie z Teatrem Kores spektakl Mianują Miechanka. Batalia o uznanie języka śląskiego trwa od co najmniej kilkunastu lat. Gdyby zapytać mieszkańców któregokolwiek ze śląskich miast o zdanie, odpowiedzi w większości są takie same. Myślę, że ja nie mam nic przeciwko temu. W końcu żyjemy na Śląsku, to dlaczego nie mógłby być obecny język śląski i dzieci by się go nie mogły uczyć w szkołach? No nie wiem, chyba tak. Chyba będzie uznany. I co pani o tym sądzi? Bardzo dobrze, niech się każdy uczy, bo tak człowiek nawet nie wie, co to znaczy niektóre słowa, jak się wypowiadają. Bo uznanie śląskiego za język oznacza m.in. to, że będzie go można uczyć w szkołach. A jak wskazuje Peter Langer ze Śląskiej Ferajny, jest to potrzebne, bo śląskiego coraz mniej słychać na ulicach. Tak blisko o uważanie języka śląskiego za język nie bylimy. Tym bardziej, że jest sprzyjający reskierunk. Druga sprawa, jak za świętej pamięci Marek Plura łaził i prosił, jakby to powiedzieć, to przez ten cajt, kiedy te łoziem lod, jak była platforma, potem przyszedł PiS, my, Stowarzyszenia Śląskie, zrobili fest i persony taką arbeit, żeby ten język śląski fungował, bo ten język śląski już naprawdę funguje. Tak blisko języka śląskiego nie byliśmy, ponieważ to znalazło się wśród obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, która właśnie złożyła projekt ustawy w tej sprawie w Sejmie. Dokończymy to, co ludzie stąd zaczynali i na razie bez powodzenia, czyli uznanie języka śląskiego jako języka regionalnego. Obecnie w Polsce status języka regionalnego ma tylko język kaszubski. W ostatnim spisie powszechnym niemal 600 tysięcy osób zadeklarowało narodowość śląską, z czego prawie 240 tysięcy deklaruje ją w wyborze jako pierwszą.